Cześć kociarze! Dzień dziecka kojarzy mi się głównie z grami i zabawami. Dlatego dzisiaj z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy przetestować aplikację dla kotów. Zobaczcie, co z tego wyszło. Maniuś przyszedł. O, Maniuś, to jest gracz. Maniuś od razu załapał. Małe kociaki stosunkowo łatwo zainteresować jakąkolwiek zabawą, dlatego z małymi kotkami poszło łatwiej i były bardzo zadowolone z kocich aplikacji, które im daliśmy do zabawy. Zobaczcie, jak poszło z dorosłymi kotami. Fokus wykazał pewne zainteresowanie myszką i laserkiem, natomiast było widać, że nie jest to jakiś wielki szał z tego powodu. Trzyma na tym łapę. No, trochę. Gabryś natomiast w swoim życiu już widział chyba lepsze zabawy, dlatego jakoś tak zignorował aplikację, którą mu podsunęliśmy na iPadzie. O czym warto pamiętać, oferując kotom tego typu rozrywkę? Na pewno wniosek, który się nasuwa, to to, że koty wolą bardziej zabawę z czymś, co mogą fizycznie złapać. Jest to oczywiście związane z ich naturalnym instynktem, ponieważ dla ich zdrowia psychicznego przede wszystkim lepiej bawić się właśnie wędką, piórkami, czymś, co faktycznie mogą złapać w pyszczek i długo gnieść, ponieważ wtedy mają poczucie, że upolowały jakąś zdobycz. Zabawy z aplikacjami lub laserem mogą skutkować w dłuższym czasie pewną frustracją u nich. W niektórych przypadkach słyszałam o takich. Zdarzyło się, że kot popadł wręcz w depresję, nie mogąc złapać swojej ofiary. Właściciel bawił się z kotem laserem, a po dłuższym czasie zorientował się, że ta zabawa wywołuje u niego stres związany z tym, że nie może złapać zdobyczy. Dlatego warto pamiętać o podstawowych instynktach kota i nie ryzykować z niektórymi zabawami, mimo że początkowo wydają się atrakcyjne. Oczywiście to jest kwestia bardzo indywidualna, dlatego warto obserwować swojego kota, ponieważ każdy kot jest inny i ma inne preferencje. Dzień dziecka zakończył się tak, że sami postanowiliśmy zagrać w gry, w których głównym bohaterem jest kot. Zobaczcie, jak nam poszło. To jest na czas. Czas mija, po prostu w czasie musisz... Tak, jak najszybciej musisz najwięcej sztuk zrobić. No właśnie o to chodzi w tej grze, żeby po prostu łapą cały czas machać. No tak. Patrz, jak to rozwalałam. Ale wandalizm. Patrz. O, jeszcze to krzesło. O! Nie, no naprawdę, super moce ma. O, jeszcze tą półkę. A, bo ja na początku rozwaliłam półkę, ale książki zostały, patrz. No, one zostają. Lewitują w powietrzu. Nie, naprawdę, jestem kotem. Jestem super kotem. O, to jest przyjemne. Każdy z nas skrywa w sobie małe dziecko i myślę, że było widać, że sprawiło nam to wielką frajdę. Może nawet większą niż naszym kotom, które
próbowały złapać aplikacyjną mysz. Na koniec chciałam Wam pokazać resztę moich kocich rzeczy. Poprzedni filmik, który kręciłam na ten temat, niestety nie został dokończony ze względu na rozładowaną baterię. To jest kot Pushing, moja poduszka. Nie wiedzieć czemu, zawsze gdy na niego patrzę, wzbudza uśmiech, bo kto nie uśmiechnie się na widok poduszki w kształcie kota? Żeby pokazać Wam następną moją kocią rzecz, muszę odsłonić włosy. Gdy to zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę to mieć. Taka druciana dziewczyna. Drugi kolczyk jest kotem. Także jak widzicie, Fita ma kota. Ze względu na nazwę mojego kanału nie mogłam sobie tego odmówić, prawda? Jednym z moich ulubionych zajęć jest malowanie kamyków. Ostatnio pokazywałam Wam mój wieszak na klucze z kotami. Posiadam również takie magnesy na lodówkę. Postanowiłam podarować ten magnesik osobie, która w komentarzu napisze krótki wierszyk na temat tego, z jakiego powodu lubi mój kanał. Oczywiście, jeśli będzie wiele wierszyków, to wybiorę ten, który spodoba mi się najbardziej. Dziękuję Wam, że komentujecie filmiki, że oglądacie gorliwie wszystkie odcinki, które dla Was przygotowuję. Mam nadzieję, że niespodzianka Wam się spodoba. W następnym odcinku dam Wam znać, który wierszyk podobał mi się najbardziej i do kogo powędruje magnes Rudość, widzę Rudość. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.